Siemano, siemano, cześć i czołem, witam serdecznie każdego sympatycznego widza w tym jakże pięknym niedzielnym wieczorze, prawda, 19.19, teraz już w końcu odcinek dzisiaj o 19.19 pojawia się na kanale. Były teraz filmy troszkę nieregularnie przez ten weekend, mogliście zauważyć, że wszyscy tak wrzucali filmy nie wiadomo kiedy, takie to było bardzo, że tak powiem, rozbite, ale to po prostu wynikało z tego, że akurat w tym momencie jest widzowie Black Week, końcówka, ostatnie momenty na to, żebyście mogli kupić taniej rzeczy i na sklepie Palenstein możecie kupić również mojego breloka. Ja jeszcze go nie mam, ale za niedługo będę go miał, więc pokażę wam go u mnie na odcinku. Wy też zamawiajcie, żeby mieć go jak najszybciej, także jak ja wam pokażę na odcinku breloka, to będziecie mogli powiedzieć, a ja też mam breloka. Więc serdecznie was tam zapraszam, link jest oczywiście w opisie do mojego breloka, możecie sobie go kupić. I taka lekcja dla was widzowie, mówi się brelok, nie brylok. Dobra, lecę do Pawła, ponieważ dzisiaj będę z nim robił tutaj, prawda, przesłuchanie widzowie. Trzeba zrobić przesłuchanie na temat widzów, ponieważ jak możecie zauważyć, u niego na filmie dzisiaj udało nam się zdobyć z powrotem zielone. Odzyskaliśmy nasze ciężko zarobione zielone, te, które odbiliśmy z banku. Widzowie nam je ukradli, dzisiaj je odzyskaliśmy. Więc możemy być, że tak powiem, szczęśliwi. I dzisiaj jest też dzień, w którym chciałbym zrobić przesłuchanie na temat jednego widza. I wybierzemy zaraz widza, którego przesłuchamy, ale wchodzę do Pawła, uwaga, mówię tak. Puk, 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 puk. Nie słyszy. Dobra, to w takim razie się wpraszam. O! No! Dzień dobry! Pukałeś? Pukałem, pukałem. No i to ile razy? Patrz, mogę ci zaprezentować, jak pukałem. Robiłem tak. Uwaga. Puk, 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 puk. Nie, to jest zbyt ciche, ja tam tak? Tego nie słyszę. To... Muszę zamontować dzwonek. Ej, no dobra. Ale co to tak dudni? Słyszysz? O kurde, ty masz jakieś dodane te! Nie, nie mam tu nic. No nie słyszysz tego? Nie. Czekaj, czy to ja tylko... Może jakiś błąd stary w grze. Ej, ja słyszę takie bum, bum. Jakby ktoś walił w stopę od bębna taką, nie? No też to słyszę. Słyszysz to? Tak. No to ktoś z trolla zapodał, to jest jakiś ten. A miałem takie fajne. Co takie weź fajne? No tu to jest. A, no lepsze. Dobra, czyli jeny, ja już myślałem, że jest. Oni to zepsuli przez tego dirta. Stary, ja już myślałem, że ja mam jakiś problem ze swoją głową normalnie. A tutaj czekaj, to jest... Czekaj. O, przepraszam, czekaj. Że się zamurowałem tak perfidnie. Bo nie podoba mi się to. A jaką melodię chcesz tutaj? Może zrób tak, że jak się nadstanie, to się włącza. A, okej. No i teraz stary, wiesz co musisz zrobić? Ej, musisz zrobić coś takiego. Ja wiem, że to jest jakoś możliwe, żeby zrobić, żeby poustawiać tutaj na tyle tego dużo, że jak ktoś stanie na tą płytkę, to się zacznie tam grać. Dyn, dyry, dyn, dyn, dyry, dyn, dyn. Da się tak. Stary, bo tak ale chyba tylko bzyku to ogarnia. No, ja widziałem, że kiedyś Dawid robił taki odcinek z tymi, no, widzisz że... teraz? O. O, fajnie. No stary, no ja mówię, że ja już myślę, że mnie wykrzywiło coś, nie? Ja mam drzwi. A ja mam, przepraszam, ukradłem ci. E, kurde. Czekaj, znowu mam jeja. Tu, o, teraz jest git, wszystko śmiga. Dobra, Paweł, bo ja przyszedłem dzisiaj do ciebie, ponieważ jest bardzo ważna informacja. Słuchaj, no odzyskaliśmy zielone, ale to nie... To się dzieje! To się dzieje. O, widzowie, musimy zaraz pogadać z widzami. Dobrze, no, ja chciałbym dzisiaj zrobić przesłuchanie, wiesz? Kogo? Widza. Widza? No, chciałbym, żebyśmy odbanowali jednego ale widza. To, ale odbanujemy go i zbanujemy od razu, powiemy mu to. No... Na razie, bo nie... nie na razie, wiesz, zobacz... No dobrze, dobrze, ale odbanujmy go tak, żeby, wiesz, żeby pogadać z nim, zobaczyć, może, wiesz, go przesłuchamy, zobaczymy, czy może coś innego ukradł i tak dalej, żebyśmy wiedzieli. Tylko musimy zdecydować, którego widza, bo było trzech. Był Mateusz, był Klaudiusz i Adi. Którego z nich odbanowujemy? Ja bym dawał Adiego, on jest najbardziej taki neutralny. Adi? On jest taki, no... No prawda, to prawda, no to myślę, że Adi Cox. może Adi Cox. Adi Cox, dobra, no to w takim razie musimy go odbanować. To w takim razie będzie trzeba wyjść na konsolkę, odbanować Adi Coxa. Widzowie, więc my w tym momencie robimy cięcie, idziemy go odbanować i poczekamy, wrócimy do was jak Adi Cox pojawi się na serwerze, bo prawdopodobnie pewnie za niedługo wejdzie, bo oni tutaj bardzo często byli, jak jeszcze bana nie dostali, więc może sprawdzi. Robię cięcie, odbanowujemy Adi Coxa i zaraz wbijemy, jak już Adi Cox będzie. A więc udało nam się, widzowie, odbanowaliśmy Adi Coxa, ale niestety nie ma go jeszcze na serwerze. Czekamy troszkę i nie ma go, więc musimy zająć się czymś innym w tym czasie. Ja, stary, tak sobie przypomniałem tylko teraz o tym, że my powinniśmy zbudować tam jakąś klatkę w miejscu, w którym ich zbanowaliśmy, bo oni przyszli tam do Steve'a. Musimy zabudować tam to miejsce. Albo zabudować to najlepiej. O, dokładnie, dokładnie. Czyli potrzebujemy jakieś bloki budulce, czy coś jest. Tutaj mamy na przykład sianem, to zabuduje. O, nie, jest Adi Cox! Bił. Ja wezmę ten, mam obsa. Masz obsa, to szybko dawaj, bo on się tam pojawił. Co jest? Dawaj elektro. Zostań tam, gdzie jesteś. Zostań tam, gdzie jesteś, dobra, lecimy tam. Dawaj, lecimy tam.
zostań. Dobra, kurde, żebym tam nie wlazł tylko. Czekaj, ja tam patrzę na Optifine i nie widzę go nigdzie. Ojojoj. Dobra, widzę chyba go, widzę tam coś się. Dobra, jest, widzę go. Dobra. Tu go trzeba. Adi, ale dlaczego mnie zbanowaliście? Zostaw, Adi. Adi, zostań. Idziemy na Palionowo. Chodź tutaj. Chodź, nie można tam iść. Idziemy na Palionowo. Nie. Dobra, to ja to zabudowuję. Tak, zabuduj. Dostałeś Unbana, więc... Nie wejdziesz, spoko. Więc się słuchaj. Coś takiego. Dobra, na razie go nie informuję o tym, że dostanie bana znowu. Chodź tutaj, Adikox. Chodź. Musimy wrócić na Palionowo. Dobra, idziemy z nim. Idziemy, bo to tak być nie może, że on tutaj sobie hasa. Tam w ogóle powinni być zamknięci na tym Palionowie, tak żeby nigdzie nie wyjść, ale dobra. Mateusz nam od... Aha, że ty napisałeś, Mateusz. Ale ja nie mam elytry. Dobra. Na nogach idziemy. Chodź. Chodź, idziemy po prostu, dostaniemy się. Dobra, stary, jakie pytania mu zadamy? Wracamy na Palionowo, pójdziemy z nim do sądu, no to jest najlepsze miejsce na przesłuchania. No a co? Tylko jakie pytania mu zadamy? Czekaj, bo się tak nad tym nie zastanawiałem. Na pewno chcemy zadać mu pytanie, czy coś jeszcze ukradli poza zielonymi. To jest bardzo ważne. Chciałem się... przedmioty jakieś, zbrojki. Tak. Chciałem się spytać o to, czy odkryli jakieś tajne bazy na przykład. Czy coś takiego, bo to też myślę, że całkiem fajnie jakby powiedzieli. Oni wszystko znają, stary, wszystko znają. No tak, no bo oglądają, nie? Ale czy... lepiej niż ja. Tak, ale wiesz, na przykład na twoim odcinku odnaleźliśmy tam jakąś pod tym, tam za tym Energylandem, kurczę, jakieś te dziwne miejsca. Ja właśnie jestem ciekaw, ile takich miejsc jest jeszcze, nie? Czy... To się spytam inaczej, spytam się ich, czy są jakieś niebezpieczne tajne bazy, o może tak, bo o tym też będę wiedzieć, nie? Zależnie od tego, czy ktoś spalionowo stworzył, nie? Bo ja chyba dużo nie wiem. No ja na przykład nie wiem, co kto ma, nie? Ja też nie. No, więc oni będą wiedzieć, to może nam sprzeda jakąś informację, Adi. Dobra, idę tutaj za nim, bo on... Kurczę, łatwo by było tą elytrą za tak lecieć. Dobra. Dawaj, Adi Cox, idziemy. Idź za nami. Tak, idziemy ten. Idź za nami, dobra, niech idzie za nami. I zobaczymy. Chodź tu, Adi Cox. Dobra. On jest w miarę w porządku, on się słucha. To dobrze, jakbyśmy tego Klaudiusza zabrali, to byśmy już pewnie... Nie, starego na pewno nie. On już by pewnie wysadził tą klatkę ze Steve'em. On już do końca jest zbanowany, no. No nie, Klaudiusz to jest w ogóle... Klaudiusz to tutaj nabroił najmocniej. Dobra, idziemy tam do tego sądu, zobaczymy, jakie mu zrobimy przesłuchanie. Kurczę, ciekaw jestem, czy nam coś wyśpiewa. Powinien śpiewać jak skowronek. Po prostu, tak, będzie nam mówił wszystko. Zaświeci się, że Adi Cox ma 9 lat, czy tam 7, bo nie wiem, kto ile ma. Już ma rozprawę w sądzie, nie? I nawet nie chodzi o to, tylko że zna kurde lepiej całe miasto niż my. A, no to tak, to też prawda. Ej, czemu... Chodź, musimy pogadać. Dobra, niech tu wbije. No to tak być nie będzie. Gdzie on jest? Idzie? Czekaj, idę po niego. Chodź tu! Adi, nic ci nie będzie. Chcemy pogadać. Chodź tu. Mógł go przymierzyć strzałą, żeby się przestraszyć? Nie strasz go, bo jeszcze się popłacze, wyjdzie, nie wiadomo co. Ja nie jestem przestępcą. Dobrze, ale chcemy pogadać tutaj. Dobra, Adi, mam pytanie. Czy... Ukradliście coś jeszcze poza zielonymi? Dobra, uwaga, pytanie. Czy Adi Cox i koledzy, Adi Cox i spółka, czy ukradli coś jeszcze poza zielonymi? Może, pytajmy się. Adi Cox i spółka. Jak nazywa się wasza grupa przestępcza? Jak się nazywa wasza grupa przestępcza? My nic nie ukraliśmy, tylko pożyczyliśmy. Dobra, jak nazywa się wasza grupa przestępcza? Ja mówię, jaka grupa? Adi Cox... Adi Cox X spółka S.A. Adi Cox... Nieprawda. Czy macie jeszcze coś, co nie jest wasze? O, dobre pytanie, to jest dobre pytanie, zobaczymy co powie. Czy macie coś jeszcze, co nie jest wasze? No mam. Co takiego? Wiedźma! O! Oddaję! A, oddaję, jak miły, dobra, dobrze. Bardzo dobrze, że oddałeś. Serduszko. Kolejne pytanie. A dlaczego bana dostałem?
Poszliście na zakazany teren. Coś takiego. I odbanujecie moich ziemeczków? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Klaudiusza na pewno nie. No. Spokojnie, teraz gadamy z tobą. Dobra. Kolejne pytanie. Czy macie jakąś swoją tajną bazę na Palionowie? Ciekawe, czy coś wyśpiewa. No ciekawe, czy coś zdążyli zbudować przez ten czas, nie? Bo zbudowali tutaj ten domek? Nic. Okej, czyli nie mają. Tylko domek. Okej. A czy odkryliście jakąś niebezpieczną bazę na Palionowie? Dobra, takie pytanie, wierzymy, chyba. Dobra, dobra, zastanawia się. Czy odkryli jakoś... Oni tutaj na pewno wiele rzeczy poodkrywali. Nie, okej, dobra, czyli nie ma żadnych tutaj niebezpiecznych baz, dobra. Kto na Palionowie, twoim zdaniem, jest najniebezpieczniejszy? O, coś takiego. Ale u Yetiego jest taka baza podejrzana? Okej. Zaraz nam pokażesz bazę. Milki i Yeti? A czemu Milki i Yeti? Co, że oni mają wspólną bazę, czy o co chodzi? Nie wiem, nie, w sensie, że są najbardziej niebezpieczni. Nie, niebezpieczni. Zobaczymy jak uargumentuje to. Yeti tak, ale Milki to nie wiem dlaczego. No właśnie, zresztą niewinna istota, prawda, bezbronna. Yeti, czekaj. Bo Milki jest podejrzana, a Yeti to debil. A o co jest podejrzana? Ej, podejrzana przez RZ? Dobrze to napisał? Ej, ale mam teraz rozkminę w ogóle. Ja już jakby... Tak, wiesz... Nie wiem, jakoś... No, bo to nieładnie wygląda tak trochę, nie? No właśnie, dlatego tak sobie myślę, nie? Że, czy nie, to dobrze, chyba... Nie, dobrze, chyba dobrze. No dobrze, napiszmy to w jego języku. A o co jest podejrzana? A co sądzisz o bzyku? O, to też jest dobre pytanie. To jest ważne pytanie. Dobra, zobaczymy, na które pytanie najpierw odpowie. No, ma za dużo pytań, poczekajmy może. No, to jest tylko dziecko, nie możemy go tak też obrzucać pytaniami. On nie ogarnia, on nie wie co bardzo. On poważnie jego twarz i pomyśl sobie, że on właśnie ma error, tam 404. Milki jest podejrzana o spiskowanie przeciwko Palionowi? A co ona takiego robi? A bzyku to szpieg. A bzyku to... No, to akurat prawda. No, to prawda. Bzyku to jest taki udany agent. Dobra, a co ona takiego... No, spytam się, co robi takiego. Jestem ciekawy, ja nawet nie wiem, czy Emilia coś spiskuje, to... Miki nic nie robi i jest twoją ciotką? Co? No, ty jesteś wujek. Co? No, podejrzana jest, wystarczy jej odcinek obejrzeć? Dobra, nie wiem, o co... Chodzi... Gdzie go zabieramy? Co chodzi? Pokaż nam bazę Yetiego. Jestem ciekaw, czy on pokaże nam tą bazę, co my u ciebie odkryliśmy, czy to jest jakaś inna. No stary, ale Yeti mamy pełno tego, nie? No może tak być, ale odbawiamy się Mateusza i Klaudiusza? Zobaczymy. Oczywiście, że nie. Dobra, idziemy. No dobra. dobrze, uwierzył. Dobra, w takim razie nam pokażę bazę Yetiego. Czekaj. Czekaj. I on idzie w jakimś innym kierunku. Nie, no jak to? No nie, bo tamto to było na Energylandii, a on idzie gdzieś indziej. No tak, ale musi przejść. Energylandii, jak to? A, tam! Most. Ale tam też jest most z tamtej strony, mógł iść tam. Nie, on idzie do jego, do domu idzie. Do domu! Okej, dobra. Okej, no niemiło chyba, nie tak powiedzieć. No niemiło, ale wiesz, ale skoro on tu coś ukrywa, chodźcie. No dobra, idziemy. Idziemy. I gdzie tutaj jest tajna baza? No? Tutaj? Ja nie mogę! Że to! No to już wiedzieliśmy o tym. No, no błagam! Żadna... Ale to nie jest tajna baza! To jest... Ale... Nie mogę! Kurczę, ale nas zrobi to z więzienie? On pewnie taki zadowolony, że nam to... Tak, że wiesz, że co ja to odkryłem, utala, jaki to ja jestem Sherlock Holmes, a tu nie widzieliście, co nie... No, mega! Adi, jesteś super. Dobra. Wiedziałem. Jak się cieszy w ogóle, że odkrył coś przed nami. No dobra, w takim razie, co my możemy jeszcze go spytać? No, czy jest on jakaś... wychodzi, czy co on robi? Właśnie nie wiem, co on tam robi, on się jakoś zgubił.
Ej, co jest tak w ogóle rozwalone? Właśnie, dlaczego? No, to bo tu TNT oni wysadzili chyba. Nie, stary. Nie kojarzy. A, Yeti tu mieszka, no tak. Brady Cox. Diamenta dostał, no dobrze. O, patrz. To w nagrodę. Musimy się jeszcze zastanowić, czy możemy was odbanować. Póki co musimy dać ci bana, żeby zastanowić się na spokojnie. O! Ale on to będzie czytał pół godziny. No, też tak mi się wydaje, więc już chyba powoli... O nie, patrz. Co ty mówisz? No, tak musi być, niestety. Dobra, Paweł. Zbanuj go. Zbanuj go, niech po prostu... ale my, koledzy... O, uderzył mnie i wypadł z serwera. Już chciałem coś pisać. No dobra, no niestety, musieliśmy go zbanować, widzowie, no bo to tak nie może być. Musimy się zastanowić teraz na spokojnie, czy możemy ich odbanować, czy nie. Dajcie znać w ogóle wy, co uważacie o tym i czy powinniśmy go odbanować, czy nie. Czy wiecie, czy oni zasługują na to, żeby tutaj wrócić, czy nie zasługują. No moim zdaniem Klaudiusz na pewno nie. A to, czy Mateusz i Adi... No to się trzeba zastanowić, więc dajcie koniecznie znać, widzowie, kogo wy byście odbanowali i kto skradł wasze serce. No i tyle. Widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro!